gospodarki były wielkie porządki. Jerzy Hauser jeszcze przez parę godzin swoich rządów musiał dobrze gospodarować, ale dziś przede wszystkim czasem. No pokaż to z tyłu. Choć po prawie 4 latach wicepremier, autor słynnego planu Hausnera odchodzi na rządowy urlop, to jednak jak głosi napis na koszulce, wróci. Tyle, że do polityki, zamiast naprawiać finanse, będzie budować partię demokratyczną. Ja odchodzę w momencie, w którym mogę powiedzieć, połowa roboty jest za nami, a połowa do zrobienia. Premier Hausner odchodzi, ale rząd dalej musi rządzić. Powołał w skład Rady Ministrów pana Jacka Piechotę. Teraz gospodarką zajmie się Jacek Piechota, który resortem już kierował. Jest pan przygotowany do przejęcia tej pałeczki w sztafecie ministrów bez żadnego nawet jednodniowego osłabienia tempa pracy. Tempo pracy być może nie zostanie zachwiane. Wszystko wskazuje jednak na to, że sił starczy do 5 maja, bo wtedy Marek Belka chce podać rząd do dymisji. W tej sytuacji rządu, dalsze istnienie rządu to zwykły dryf polityczny do wyborów. Tym bardziej, że jak już wiadomo, Marek Belka też chce się zaangażować w tworzenie partii demokratycznej. Nawet nowy minister zdaje sobie sprawę z trudności, jakie napotka rząd. Rząd, który nie ma stabilnej większości parlamentarnej, ogólna tymczasowość i niestety powszechna kampania wyborcza. Dlatego Jacek Piechota jest za czerwcowym terminem wyborów. Sama wola rządu jednak tu nie wystarczy. Sprawy mogłoby rozwiązać samo rozwiązanie Sejmu. Joanna Wajda, Wiadomości. Jan Kobyleński wspierał i wspiera opozycyjne partie polityczne. Takie sensacyjne wypowiedzi polonijnego milionera z Urugwaju zdobyły Wiadomości dzięki współpracy z agencją Reutera. Nasi parlamentarzyści stanowczo zaprzeczają, a Kobyleński szczegółów co prawda nie ujawnia, ale zapewnia, że na wszystko ma dowody. Jan Welianusz Kobyleński przerywa milczenie. Z jego wypowiedzi wyłania się dość niejasny obraz relacji łączących go z polskimi politykami. Pomagamy kandydatom, którzy walczą, by zmniejszyć rozmiary korupcji, która w Polsce jest olbrzymia i w związku z tym inni zaciekle mnie atakują. Trudno ocenić wagę tych słów. Komu pomaga i jaką formę ma jego pomoc, tego Jan Kobyleński nie precyzuje. Męczyć Urugwaj Kobyleńskiego. Samoobrona jest partią opozycyjną, jak deklaruje jej lider, walczy z korupcją. Zaprzecza jednak, by kiedykolwiek wspierał ich Jan Kobyleński. Niech przedstawi dowody na to, dokumenty, bo my na pewno jesteśmy pewni, ja jestem pewny, że ani jeden cent nie wpłynął na konto Samoobrony, ani prywatnie ja niczego od Kobyleńskiego nie dostałem. Bliska współpracowniczka Kobyleńskiego, Leonora Dami, pytana o związki swojego szefa z polskimi politykami, wypowiada się równie enigmatycznie. On otwarcie wspiera, a w ubiegłym roku bardziej niż kiedykolwiek. Nie jedną partię, ale antyrządową opozycję. Partie polityczne, które są w opozycji wobec rządu. Eugeniusz Kłopotek w imieniu PSL-u, którego kilku polityków spotykało się z Kobyleńskim, zaprzecza, żeby partia otrzymała od niego jakiekolwiek pieniądze i utrzymywała oficjalne kontakty. Niektórzy z naszych polityków mieli prywatne kontakty z panem Kobyleńskim. Myślę, że te ostatnie wydarzenia, ostatnie rewelacje spowodują, że te kontakty zostaną zdecydowanie ucięte. Nie chcemy mieć z tym panem nic do czynienia. Od wsparcia udzielanego przez Kobyleńskiego odżegnują się przedstawiciele niemal wszystkich opozycyjnych klubów i kół poselskich, z którymi udało się w tej sprawie skontaktować. Akta zaginęły. Instytut Pamięci Narodowej odnalazł dokumenty ze śledztwa sprzed pół wieku. Świadkowie zeznają w nich, że Janusz Kobyleński w 1943 roku wydał żydowską rodzinę w ręce Gestapo. W dokumencie, do którego dotarły Wiadomości, prokuratura Austrii ostrzega przed Kobyleńskim jako radzieckim szpiegiem. We wtorek zaprezentowaliśmy materiał pokazujący antysemickie wypowiedzi Kobyleńskiego. Nienawiść Żydów do Polaków jest nieprawdopodobna. Nieprawdopodobna. Leonor Adami w imieniu szefa zaprzecza. Półtora roku temu jego wnuk ożenił się z dziewczyną, której matka jest Żydówką i mieszka w Izraelu. Ministerstwo Sprawiedliwości rozważa możliwość ekstradycji Jana Kobyleńskiego. Rafał Kurowski, Wiadomości. Czechy czeka kryzys rządowy. Głosowanie w tej sprawie jutro, ale rozpad koalicji rządowej jest już prawie przesądzony. Chadecy wycofali swoje poparcie dla premiera, ponieważ nie potrafił on udokumentować źródeł pochodzenia swojego majątku. Teraz losy rządu zależą już od komunistów. To nie tylko polityczna zawierucha, ale przede wszystkim gigantyczny skandal. Jego bohaterem jest ten człowiek, premier Czech Stanislav Gross. 7 lat temu kupił luksusowe mieszkanie, ale mętnie tłumaczył, skąd wziął pieniądze. Powiedział, że pożyczył mu wujek, ale ten, jak się okazało, jest biednym emerytem. Gdy dziennikarze zaczęli drążyć, okazało się, że czysty nie jest nie tylko Cezar, ale także jego żona.
Szarka Gross w zeszłym roku kupiła w Pradze pokaźną kamienicę, wzięła kredyt. To nic złego, ale poręczyła go małżonce premiera, jej przyjaciółka i zarazem właścicielka luksusowej agencji towarzyskiej, za którą ciągną się zresztą wyłudzenia ubezpieczeń oraz podejrzenie o udział w handlu kobietami. Czesi mają dość swego premiera. Wczoraj na placu Wacława, gdzie grupa demonstrantów żądała ustąpienia Grossa, interweniowała policja. Doszło do przepychanek. Chodzi o pieniądze. Pewnie będzie musiał odejść. A niech się przewróci, to burdelarz. Dla nas normalnych ludzi nic dobrego nie zrobi. W Pradze pojawiło się 30 billboardów, na których znalazły się fotografie różnych osób i napis: wstydzę się za swego premiera. Poparcie dla Grossa, które w styczniu zeszłego roku wynosiło aż 80%, spadło do 18%. Przed jutrzejszym głosowaniem nad wotum zaufania dla Grossa z rządu już się wycofali chadecy. W obecnym układzie koalicja jest nadal możliwa, ale z innym premierem. Ale innego kandydata socjaldemokraci nie mają. 3 dni temu na szefa partii ponownie wybrali właśnie Grossa. Teraz przyszłość premiera zależy od komunistów. Oczywiście mamy problem, czy poprzeć socjaldemokratów, czy nie. W sprawie zabrał głos były prezydent Václav Havel, który powiedział, że Gross powinien odejść nie tylko z powodu skandalu z nieruchomościami, ale przede wszystkim dlatego, że miał w przeszłości podejrzane kontakty. Jeszcze jako szef MSW bezprawnie wywierał wpływ na niektóre prywatyzacje. Milena Kruszniewska, Wiadomości. Na Wiadomościach teraz o najbliższych 3 bardzo nerwowych, nie tylko dla tegorocznych maturzystów, tygodniach. 18 kwietnia, czyli zanim jeszcze zakwitną w Polsce kasztany, zaczną się pierwsze ustne egzaminy. Czasu jest niewiele, tymczasem nauczyciele wciąż nie wiedzą, jak oceniać uczniów. Dyrektorzy głowią się, skąd wziąć pieniądze, a uczniowie cały czas łudzą się, że prawdziwa matura będzie łatwiejsza od tej próbnej. Kto już ma wnioski? Wnioski nasuwają się same już po próbnych maturach. W tej szkole chcemy się dowiedzieć, jak uczniowie poradzili sobie z matematyką. Nie pokażę nam tego, bo mnie nauczyciele zerną. Ale większy apetyt niż na dyrektora nauczyciele mieliby zapewne na egzaminatorów, którzy układali zadania. To zadanie nadawało się na konkurs matematyczny, a nie na próbną maturę. Nie lepiej było z fizyką. Zadania z fizyki sprawiły kłopot nawet profesorom wyższych uczelni. Jeden z kolegów powiedział mi, że on rozwiązał ten poziom podstawowy na 5 minut przed upływem czasu. On, doświadczony człowiek. Próbna matura wypadła fatalnie w całej Polsce. Nigdzie uczniowie nie osiągnęli średniego wyniku, wymaganych 15 punktów. Teraz czekają na prawdziwy egzamin. Raczej ze strachem. Pytania nauczycieli mogą mnie zaskoczyć właśnie. Minister edukacji uspokaja. To była jakby fantazja układających arkusze egzaminacyjne na próbne matury. Natomiast w tym przypadku jest to inaczej. Na fantazjowanie na pewno nie mogą sobie pozwolić dyrektorzy szkół. Kupiliśmy wiele papieru. Ale to za mało. W szkołach muszą być komputery, projektory, telewizory i obowiązkowo odtwarzacze CD, bo jeśli uczeń nie usłyszy wyraźnie tekstu, może zakwestionować egzamin. 700 tysięcy na ten cel zażądali samorządowcy tylko z Rzeszowszczyzny. Liczymy na to, że ministerstwo te środki nam przekaże. Potrzebne są też spore sejfy do przechowywania maturalnych arkuszy. Będę korzystał z takiej pomocy sąsiedzkiej, policyjnej. Jakoś sobie będę musiał z tym fantem poradzić. Dyrektorzy będą musieli poradzić sobie jeszcze z niejednym problemem, na przykład skąd wziąć pieniądze na dodatkową pracę dla nauczycieli. Pytanie więc, kto zda lepiej ten egzamin, którego idei nikt nie kwestionuje, uczniowie czy urzędnicy? Elżbieta Byszewska, Wiadomości. Inżynier Kowalski, który w latach 80. wynalazł słynną turbinę, ma swoich następców. Każdego roku do Urzędu Patentowego trafia prawie 3000 wniosków. To niezbity dowód na to, że Polak potrafi. Nasi wynalazcy należą do niezwykle pomysłowych na świecie, ale wciąż nie mają pomysłu, jak ich talent wykorzystać. Dlatego coraz więcej z nich wyjeżdża i znajduje zatrudnienie w zagranicznych laboratoriach. To mobilne urządzenie rehabilitacyjne. Zdaniem jego twórcy nieoceniony wynalazek dla niepełnosprawnych. I choć szczegóły trzeba jeszcze dopracować, to pomysł zyskał już uznanie na dzisiejszej giełdzie wynalazków. A to już bardziej skomplikowana konstrukcja. Silnik, którego największą zaletą jest elastyczność. Potrafi spalać i benzyny lekkie, może gaz, każda mieszanka benzynowa i paliwa ciężkie. Taki domek pająk to świetne rozwiązanie dla terenów zagrożonych trzęsieniami ziemi. Aby go opatentować, trzeba liczyć się jednak ze żmudną procedurą. Ta procedura trwa przez kilka lat.
Mimo to każdego roku powstaje w Polsce około 2,5 tysiąca wynalazków. Ta liczba, zdaniem fachowców, dowodzi naszej kreatywności, ale wynalazkom potrzeba promocji, a na promocję pieniędzy. Nadal się płaci za mięśnie, a nie za głowę. W związku z tym wiele wynalazków pozostaje tylko i wyłącznie wynalazkami na papierze albo w postaci prototypu. No bo powiedzmy sobie uczciwie, musi być wsparcie państwa. Niedoścignionym wzorem są ośrodki badawcze za oceanem. Tu z wynalazków uczyniono świetny interes. Ogromne zespoły zajmują się sprzedażą powstałej myśli technicznej do przemysłu. I uzyskane z tego środki inwestują w nowe rozwiązania. Żeby można było ruszać sobie stopą. Paweł i Karol o patentach i promocji na razie nie myślą. W ramach pracy dyplomowej ulepszyli szynę Tillmana, wykorzystywaną przy skomplikowanych złamaniach. Dziś testowali swój pomysł na pacjencie z powodzeniem. Byłoby to po prostu urządzenie bardzo zadowalające z tego tytułu, no bo akurat byłaby rehabilitacja wszystkiego w jednym. Być może pomysłu uczniów nie można nawet nazwać wynalazkiem. To raczej pomysł racjonalizatorski. Rzecz w tym, żeby takich ludzi zatrzymać w Polsce, zamiast płacić miliony za cudze pomysły. Dariusz Ociepa, Wiadomości. Za chwilę o wynalazkach w świecie sportu, później prognoza pogody, wiadomości wieczorne dziś o 23:00, a ponieważ dostajemy ostatnio od Państwa coraz więcej pytań, jak tworzy się wiadomości, widzimy, że chcą Państwo wiedzieć więcej o naszej redakcji i nas samych, to już teraz zapraszam na weekend z wiadomościami. To będzie już ta sobota i ta niedziela w telewizyjnej jedynce. Oczywiście szczegóły już wkrótce. Zapraszam. Do zobaczenia.